do 3 razy sztuka. To stwierdzenie sprawdziło się w przypadku Kajetana Szmyta. Pomocnik Warty Poznań aż 3-krotnie był nominowany do tytułu Młodzieżowca Miesiąca PKO Banku Polskiego. W końcu udało się i został najlepszym młodzieżowcem sierpnia. Poznajmy jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego polskiego pokolenia. To na początek o fryzurę cię muszę zapytać, bo w ostatnim czasie różne te fryzury są. To dłuższe czy krótsze włosy? Aktualnie krótsze generalnie, ale z tym jest trochę bardziej rozbudowana historia, że tak powiem, bo był zakład z Maciejem Żurawskim. Jeżeli nie uda mi się strzelić bramki w pewnym meczu, to niestety będę musiał skrócić włosy, no i niestety się nie udało, więc te włosy zostały skrócone. Ale wygodniej w krótkich czy dłuższych? Dużo wygodniej w krótkich. Największy problem był z moją dziewczyną, czy to zaakceptuje, czy nie, ale daliśmy radę jakby. To dobrze. I więcej tych strzelonych jednak goli życzymy. Dziękuję bardzo. To muszę do początków wrócić. Ja wiem, że pewnie tych pytań zawsze masz bardzo dużo i bardzo często, no ale jak to się stało, że to ta piłka akurat cię wybrała, albo ty ją? Generalnie u mnie zawsze były 3 sporty od początku. Było judo, żeglarstwo i piłka nożna, więc przez chyba 6 lat albo 7 trenowałem 3 sporty. I jednak ta piłka była najbardziej, że tak powiem, rozwojowa, tak mi się wydaje. I też zapewnia lepsze życie niż żeglarstwo czy judo, więc tą piłkę wybrałem. No judo to w ogóle się wydaje zupełnie inną dyscypliną niż piłka. Jak ty się czułeś tam? Generalnie dobrze. Zawsze jakieś tam sztuki walki mnie interesowały, więc to nie było tak, że wymyśliłem to sobie, tylko po prostu w mojej szkole był dobry trener. No i od pierwszej podstawówki do tak naprawdę drugiej gimnazjum 8 lat trenowałem. A pamiętasz ten moment, w którym podjąłeś decyzję, jeżeli ty to podjąłeś, chyba że rodzice, bo czasami tak się też zdarza, że dobra, to z tych 3 drogą eliminacji judo, żeglarstwo, do zobaczenia, być może kiedyś, a ja wybieram piłkę. To było tak, że czasu już brakowało po prostu. Jak w tą piłkę się zaangażowałem, że tak powiem, na 200%, to tego czasu zabrakło i musiałem zrezygnować z judo i z żeglarstwa. I też wizyta u doktora. Powiedziała mi pani, że moje serce nie wytrzyma po prostu. Oj. Będę 3 sporty wyprawiał cały czas. To zabrzmiało trochę niebezpiecznie. Jak na młodego człowieka tym bardziej. No były tam jakieś szmery. Uwierzyły mi, więc miałem najpierw echo serca, potem holter EKG, czy jakieś tam różne badania, no ale wyszło, że jest okej. Okay. No dobra, czyli jednak piłka. To takie te pierwsze, już bardziej profesjonalne treningi, jak wspominasz? No pamiętam, że to u trenera Nemca było. Kiedy zostałem wprowadzony do pierwszej drużyny. No i naprawdę to było wielkie przeżycie dla każdego. Wiem, że wtedy Filip Markiński z Zacha też wchodził. Moja kariera się trochę inaczej potoczyła, bo 3 wypożyczenia później, ale jakoś cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem teraz. Pierwszy mecz w Ekstraklasie pamiętasz do tej pory? Pierwszy mecz mój był z Legią, który pamiętam bardzo źle, bo tak naprawdę z 3 bramek 2 były, że tak powiem, prokurowane przeze mnie. Poszedłem potem na wypożyczenie, 1, 2, 3. Ja wróciłem i dopiero teraz zacząłem trochę więcej grać. A ta regularność chyba jest bardzo ważna dla takiego młodego piłkarza, prawda? No na pewno. Regularność i to, że tak naprawdę trener mi zaufał. Ja też sam sobie zaufałem, bo nie chciałem iść na 4 wypożyczenie, a taka możliwość była. Więc jestem zadowolony z tego, co teraz mam i chcę tylko działać więcej, żeby było lepiej. No i przyszedł, nie maj, bo taka piosenka chyba jest, ale przyszedł marzec tego roku, mecz z Lechią, tak. I pierwszy gol. Jakie emocje? No wiadomo, pierwsza bramka to była niesamowita radość. Też cała moja rodzina była na stadionie i też bramka była, że tak powiem, trochę ładniejszej urody niż jakaś tam dobitka, że tak powiem. Więc się rozeszła dosyć mocno. No i potem na tym trochę jechałem dalej cały sezon. Mówisz, że cała rodzina przyszła na mecz, bo ty w ogóle rodzinnie z Poznania pochodzisz. Tak. Często wspierają, kibicują, jeżdżą na mecze? Z reguły jest tak, że mój tata, moja dziewczyna i dziadek są zawsze. Mama sporadycznie, bo woli w telewizji oglądać, ale zawsze te 3 osoby są ze mną. Poza meczami w Ekstraklasie teraz z Wartą Poznań jest też kadra młodzieżowa U21. Jesteś w tej kadrze, no można powiedzieć, że teraz podstawowym zawodnikiem. Jaka tam jest atmosfera? Pytam o to, bo ostatnio przeczytałam wywiad z Mateuszem Łęgowskim, który powiedział, że atmosfera w tej kadrze jest znakomita i to też przekłada się na wynik sportowy. Ty się pod tym podpisujesz? No naprawdę, jest atmosfera super, wszyscy
praktycznie się znamy z większością od kilku dobrych lat, więc to jest fajne, że możemy się spotykać i grać w jednej drużynie, bo w klubowej piłce ciężko to zrobić. Więc naprawdę, atmosfera jest super. Mieliśmy trenera probierza, który też to fajnie wszystko, że tak powiem, złapał. I teraz jest nowy trener, który również, jak widać, wszystko dobrze poukładał i wygraliśmy. Ostatni mecz z Estonią, bo o nim powiedziałeś, no i ten karny, niestrzelony. Generalnie z tym karnym jest taka historia, że plan na tego karnego był inny. Od początku planowałem strzelić po prostu w środek, a na ostatnią chwilę zmieniłem i jak to zawsze trenerzy mówią, żeby nie zmieniać właśnie. Ja to zrobiłem, no i nie trafiłem nic. A inaczej się gra, kiedy wychodzisz na mecz, kiedy zaczynasz mecz i wiesz, że na trybunach siedzi trener Michał Probierz, czyli selekcjoner tej pierwszej reprezentacji? Czy nie myślisz o tym? Nie myślę o tym, ale generalnie może przez to też, że był po prostu moim trenerem przez rok, załóżmy tej kadry U21. Więc tak naprawdę ja nie czuję do końca, że on jest selekcjonerem, tylko cały czas go traktuję jako mojego trenera, który mnie wprowadził do U21. A tak jak teraz patrzysz na choćby te ostatnie powołania trenera Probierza, mam na myśli tutaj no, młodszych zawodników, dawanie szans tym młodszym zawodnikom, to pali się taka lampeczka gdzieś u ciebie z tyłu głowy, że no, za jakiś czas mogę to być ja i powinienem być to ja? Generalnie nie czułem tego, że muszę tam być, że powinienem na ten moment, bo jeszcze uważam, że muszę trochę więcej pokazać, a żeby tam trafić. Też nie chcę być jakoś sztucznie skromny, że tak powiem, ale naprawdę uważam, że jeżeli miałbym być powołany do kadry, to wtedy, kiedy będę czuł, że już naprawdę jestem tak dobrym zawodnikiem, żeby tam występować. Okej. Plany, marzenia, tak na najbliższy czas, twoje? Plany, no generalnie chciałbym powoli robić krok w przód, nie robić jakiegoś kroku milowego, że tak powiem, jeżeli chodzi o transfer, ale na pewno chciałbym pójść do klubu, gdzie będzie troszkę więcej tej gry w piłkę. Będę mógł się też więcej rozwijać i wyjść trochę ze strefy komfortu swojego, bo już jestem tutaj trochę lat i czuję, że ta zmiana jest potrzebna. Czyli na razie bez kroku milowego, czyli masz na myśli pozostanie w naszej ekstraklasie? Dużo się nad tym ostatnio zastanawiałem i są dwie opcje, albo pójść do lepszego klubu w Ekstraklasie, albo jednak zrobić ten transfer zagraniczny, ale do klubu, który nie będzie jakimś tam klubem z top 5 league, ale który też mi się pozwoli rozwinąć. Okej. Zostałeś młodzieżowcem sierpnia PKO Banku Polskiego. Ty w ogóle przywiązujesz wagę do takich nagród? Czym dla ciebie są takie wyróżnienia? Jakimś tam, że tak powiem, nagrodzeniem mojej pracy. Bardziej moi rodzice się do tego przywiązują i jest to dla nich jakaś tam fajna rzecz. Kolekcjonują, półeczki przygotowują. Jakiś tam swój mają, że tak powiem, kącik, gdzie ustawiają te rzeczy. A dla mnie to jest po prostu kolejna rzecz do odhaczenia i staram się po prostu grać dalej, robić to, co robić i swoją umiejętności podwyższać z meczu na mecz. To jeszcze zapytam cię o czas wolny. Po pierwsze, czy w ogóle taki istnieje, bo wyglądasz na trochę zapracowanego młodego piłkarza, a jak już istnieje, to co zdarza ci się robić, co lubisz robić? Nie, generalnie 80 mojego czasu wolnego procent spędzam z moją dziewczyną po prostu i wtedy się czuję najlepiej, wtedy jestem najbardziej szczęśliwy, więc czy jakieś tam proste rzeczy, wyjście do kina, pójście na kolację, tak spędzam wolny czas. A skoro mowa o kolacji, to jaka kuchnia? Może zdradzisz tajemnicę? Kuchnia? Włoska. Tylko ja mam problem, bo mam stwierdzoną po prostu nietolerancję glutenu. Oj. I trochę mam problem z tym włoskim jedzeniem, bo pizza, makaron, wszystko odpada. To no. Trzeba szukać urozmaiconych makaronów chyba tak, wtedy. Tak. Albo jakichś innych mąk bezglutenowych, no niestety trochę z tym zachodu jest. No dobrze, to na ten moment. Czego ci życzyć po prostu? Zdrowia, przede wszystkim zdrowia, bo jak będzie zdrowie, to myślę, że wszystko się ułoży. No to tego ci życzę w takim razie. Bardzo dziękuję. Kajetan Schmidt.